przygotowania do starcia Panthers trwają. Możemy tylko żałować, że rywalizacja nie odbędzie się w nowym domu Wrocławian, czyli na Stadionie Olimpijskim, ale to już niedługo, więc wszyscy za chwilę będziemy świętować ten cudowny dzień. Na razie możemy się cieszyć, że Pantery dobrze weszły w sezon i kibicować, by w drugiej serii poszły za ciosem. Nowym przywódcą Wrocławian jest Timothy Morowik. Amerykanin na pozycji rozgrywającego zastąpił swojego rodaka Stevena White'a. Już po pierwszym meczu widać, że nowy biega więcej od poprzednika i potrafi też celnie podawać pod presją. Zmiana systemu gry wymaga jednak sporej liczby treningów i wejścia w rytm. Tego Panthers na razie brakuje, ale faworyci rozgrywek wiedzą, że szczytowa forma dopiero nadejdzie. Od dwóch sezonów białostoczanie starają się rozbić dominację Seahawks i Panthers, ale za każdym razem potykają się na ostatniej prostej. W 2015 i 2016 roku Lowlanders przegrywali w półfinale z Jastrzębiami. W zeszłym sezonie byli o krok od gry w superfinale organizowanym w ich mieście. Do szczęścia zabrakło dosłownie 13 sekund. Tym razem ma być inaczej i ludzie z nizin wierzą, że awansują do finału. Tylko najpierw trzeba dobrze zacząć, a rywal już na samym początku najtrudniejszy z możliwych. Lowlanders Białystok dotychczas siedmiokrotnie mierzyli się z drużynami z Wrocławia, dwukrotnie z Devils, The Crew i trzy razy z Panthers. Wszystkie mecze przegrali, ale każda seria musi się kiedyś zakończyć. Zwłaszcza z nowym trenerem. Stery w Lowlanders przejął John Douglas Harper, który przez wiele lat uczył futbolowego rzemiosła we Włoszech, Austrii, Serbii, Finlandii, a ostatnio i w Turcji. Początek meczu Panthers-Lowlanders w niedzielę o 13 na stadionie Oławka we Wrocławiu.